Wojciech Szczęsny, bramkarzem FC Barcelony. Ja jestem oczywiście Dąbro, a w dzisiejszym materiale cóż innego mógłbym zrobić, jak nie sprawdzić, czy Wojciech Szczęsny zapewni Barcelonie trofea, ile czystych kont zachowa i jak długo będzie trwała jego przygoda. Wiadomo, że w rzeczywistości podpisał on tylko roczny kontrakt, ale być może w naszej FIFA-owej czy też EA FC-owej rzeczywistości będzie to znacznie dłuższa kariera, tego nie wiemy. Koszulki Barcelony niestety nie mam, ale mam koszulkę Hiszpanii, więc jakieś tam nawiązanie do Hiszpanii mamy. Oczywiście ruszamy po Wojtka Szczęsnego, kupujemy go, czy tam ściągamy z wolnego zawodnika do Barcelony i symulujemy, zobaczymy na ile też się nam uda Wojtka podpisać. Także bez zbędnego przedłużania, widzimy się za chwilę po transferze Wojciecha Szczęsnego. Rozpoczynamy negocjacje z Wojciechem Szczęsnym. Troszkę musiałem pokombinować, przywrócić składy do początkowych, żeby tutaj Wojtek w Juventusie jeszcze był. Będzie to nasz oczywiście kluczowy zawodnik, 10 milionów euro taką ofertę Juventus zgodził się zaakceptować. My chcemy Cię, Wojtku, na lat 3. I Wojtek się na 3 lata zgadza, więc będzie to na pewno co najmniej 3-letnia przygoda z Barceloną pana Wojciecha. Jaką ty byś chciał płacę? Szczerze mówiąc, nie wiem totalnie ile ci dać. Damy ci tyle. Czy się zgodzisz? Wojtek się zgadza, jakby nie wiem czy przepłaciłem czy nie, nie ma to znaczenia. Wojciech Szczęsny, bramkarzem FC Barcelony, proszę państwa, jest tutaj witany przez jakąś panią, kobietę pracującą w naszym klubie. Hans-Dieter Flick wita go osobiście. Uściśnięcie dłoni i Wojciech Szczęsny parafuje umowę 3-letnią i przenosi się do FC Barcelony. Także będziemy sobie teraz symulować sezony i co pół roku będziemy robić sobie aktualizację. Także lecimy z pierwszą połową sezonu. Żegnamy Ter Stegena, skakuje Wojtek i widzimy się za chwilę. Pierwsze pół roku w FC Barcelonie za nami. Zobaczmy sobie najpierw, wiecie co, najpierw zobaczmy sobie wyniki. Tutaj mamy Supercoppa i będziemy grać z Realem Madryt za chwileczkę. W lidze, kto jest pierwszy? Atletico Madryt na ten moment. 5 punktów przewagi nad FC Barceloną, punktów 7 nad Realem Madryt, więc drugie miejsce w lidze myślę, że jest na ten moment mega, mega spoko. W Lidze Mistrzów jesteśmy, moi drodzy, na miejscu trzecim w fazie ligowej. Wygraliśmy 4 spotkania, 1 remis i 1 porażka nam się tutaj przydarzyła. Tutaj jeszcze w styczniu będziemy sobie grać, zaraz zobaczę z kim. Kurde, nie widzę tego. Z Borussią Dortmund będziemy rozgrywać swoje spotkanie oraz z Interem Mediolan. W ogóle tutaj Krakowia Kraków jest w Lidze Mistrzów na miejscu chyba ostatnim pewnie. No, jeden punkcik po 6 spotkaniach, ale my naprawdę prezentujemy się na ten moment wyśmienicie, jeśli chodzi o Ligę Mistrzów. Przejdziemy sobie jeszcze do zespołu, w sensie do biura i zobaczymy statystyki drużyny FC Barcelona. Chciałbym to zobaczyć oczywiście najpierw w La Lidze. Wojciech Szczęsny, 18 spotkań. I czystych kont tutaj mamy 8, więc naprawdę, naprawdę solidny wynik, jeśli chodzi o dorobek Polaka. UEFA Champions League bym tutaj poprosił. I też chciałbym zobaczyć, jak to wygląda w Champions League, jeśli chodzi o mecze. W ogóle Lewandowski, 6 bramek, 1 asysta. Wojciech Szczęsny, 6 meczów, 2 czyste konta, ocena 6,9, więc średnio. Ale Robert Lewandowski tutaj po prostu, no są to jego rozgrywki, więc Polacy rządzą i dzielą w FC Barcelonie. Także co, lecimy dalej, widzimy się na koniec sezonu, zobaczymy co z tego wynikło wszystko. No nic, sezon numer 1 już właśnie za nami. Przejdźmy sobie do centrali. Jak to wszystko tutaj nam się zakończyło, moi drodzy? Zaraz to wszystko sobie sprawdzimy. Biuro. Ja bym chciał zobaczyć, moi drodzy, Liga. Proszę państwa, FC Barcelona mistrzem Hiszpanii, 7 punktów przewagi nad Atletico i 11 punktów nad Realem Madryt. No świetnie, Wojciech Szczęsny zdobywa trofeum. Supercopa niestety nie dla nas,
Copa de España też niestety nie dla nas, więc musimy się zadowolić ligą, ale mamy jeszcze Ligę Mistrzów, tak? W której być może dotarliśmy gdzieś daleko, no niezbyt. Gdzie zakończyła się nasza przygoda, moi drodzy? Ja to chcę sprawdzić. Odpadliśmy z Milanem w 1/8 finału. No szkoda, bo jednak, kurde, no człowiek miał nadzieję, że może w tej Lidze Mistrzów po dobrym początku się udało gdzieś tam nam zakotwiczyć wyżej. No ale cóż, nic na to nie poradzimy. Sprawdźmy sobie jeszcze oczywiście Wojtka pod względem meczów. 29 spotkań Wojtka, więc być może jakaś kontuzja. 11 czystych kont i ocena 7-2, co daje mu czwarty najlepszy wynik w drużynie. A patrząc na to, że Cascado czy Mikel Fej zagrali tak mało spotkań, to jest to drugi najlepszy wynik pod względem w całej drużynie. Więc jeśli chodzi o La Ligę, był to świetny rezultat. Przejdźmy sobie jeszcze do Champions League oczywiście, gdzie też mamy FC Barcelonę. I tutaj pan Wojciech Szczęsny zagrał spotkanie 10, zachował 3 czyste konta. No tutaj już nie było tak dobrze, bo jak widzicie, no był w czołówce, ale już tak troszkę niżej. Ale nadal był pewnym punktem zespołu. Tutaj w ogóle Robert Lewandowski, 9 meczów, 7 bramek, 1 asysta. No świetny wynik. Także pierwszy sezon zakończony zwycięstwem w lidze i całkiem dobrą formą w pozostałych pucharach. Także tak to wygląda, a my lecimy z sezonem numer 2. Połowa drugiego sezonu właśnie za nami. No i klasycznie lecimy sobie do centrali. Przechodzimy do wyników. No i tak, mamy tutaj Super Copa, w którym niestety odpadliśmy w półfinale, bo trafiliśmy na Real Madryt, no więc to nie jest zbyt dobre. W lidze ponownie na miejscu trzecim Real Madryt prowadzi, ale Getafe, proszę Państwa, ale co się stało z Atletico? Atletico Madryt dopiero na 12 miejscu ze stratą 15 punktów do nas. No jestem troszkę w szoku, nie będę ukrywał. Ale jeszcze mamy oczywiście Ligę Mistrzów, w której ponownie jesteśmy na miejscu trzecim jak na razie po 6 kolejkach, 13 punktów. Jedynym niepokonanym zespołem jest AC Milan, który ma komplet punktów. Juventus na miejscu drugim, więc tutaj Liga Włoska rządzi na ten moment. No i oczywiście teraz czas na statystyki Wojtka, który cały czas znajduje się w naszym zespole. Nigdzie się nie wybiera, nigdzie nie odchodzi. Przejdźmy sobie najpierw do La Ligi Esports, gdzie zaraz sobie to wszystko ładnie czytamy. Tutaj mamy pod względem meczy. Wojciech Szczęsny, 17 spotkań, więc tylko jeden mecz opuścił. 4 czyste konta, ocena 7-0. Jest to, moi drodzy, na druga ocena w drużynie, a pierwszą najlepszą ma Robert Lewandowski. Ferrana Torresa nie będę liczył, no bo ma tylko 2 spotkania, ale z takich etatowych zawodników, no to Robert i Wojtek po prostu rządzą w FC Barcelonie, co mi się bardzo, bardzo podoba. Champions League, bo tutaj też oczywiście gramy i oczywiście też jesteśmy w dobrej formie. Jak to wygląda, jeśli chodzi o występy? Wojciech Szczęsny, komplet meczy, 3 czyste konta i jeśli chodzi o występy, no to też jest w czołówce. Ale tutaj znowu Rafinha, Robert Lewandowski, kluczowe postacie. Fermina nie liczę, no bo jeden mecz, więc tutaj nie biorę go pod uwagę. Także jest naprawdę bardzo, bardzo dobrze. A my lecimy z drugą połową sezonu i widzimy się za momencik. Moi drodzy, mamy to. Drugi sezon za nami. I już tutaj widzimy, że zakończyliśmy go z wicemistrzostwem. Tym razem to Real Madryt z 11 punktami przewagi nas niestety pokonuje, więc tym razem bez mistrzostwa. Super Copa wygrywa Atletico, Copa de España wygrywa Real Sociedad, my odpadliśmy z Almerią, no to tutaj to już jest wynik bardzo, bardzo słaby. Jak zakończyła się liga? Wyszliśmy z 5 miejsca z 16 punktami. Galatasaray 18 punktów, co jest? Tutaj, no wow.
Wygraliśmy z Bayernem. W ćwierćfinale dostaliśmy od City 5-2. No, City, no to przegrać to nie wstyd. Co prawda tyle, no to już troszkę gorzej, ale jakby, no nie jest to jakiś tam mega, mega obciach. No i klasycznie, La Liga. Jak to wyglądało? Wojtek Szczęsny, 23 spotkania. Chyba jakaś kontuzja się Wojtkowi przydarzyła. Ale zobaczmy. Ferran Torres, jeden z najlepszych zawodników, ale takich etatowych, no to faktycznie Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny najlepszymi zawodnikami w drużynie. Wojtek Szczęsny 6 czystych kąt, Marc-André Ter Stegen 3 czyste kąta. Więcej bronił Wojtek, Ter Stegen też coś tam pobronił, wiadomo, że normalnie by nie miał bronić, ale już trudno. Robert Lewandowski 22 bramki, 3 asysty, świetny występ Polaka. Więc tutaj w La Lidze naprawdę, naprawdę wyglądało to dobrze. FC Barcelona w Lidze Mistrzów. Tutaj też najwięcej występów zbierał Frenkie de Jong. Jeśli chodzi o Wojtka, to zbierał tych występów 8. A jeśli chodzi o oceny, no to Robert Lewandowski znowu najlepszym zawodnikiem w drużynie, a Wojtek Szczęsny trzecim najlepszym zawodnikiem w drużynie. Więc znowu polski duet trzyma Barcelonę także w Lidze Mistrzów. Także drugi sezon za nami, a my meldujemy się po połowie trzeciego i ostatniego sezonu w karierze Wojtka Szczęsnego. Przedostatnie półrocze kariery Wojtka Szczęsnego za nami. Przejdźmy sobie do centrali. Klasycznie rzut oka na wyniki. Supercoppa. Odpadliśmy z Realem Sociedad. Niedobrze. W lidze jest jeszcze gorzej, 6 punktów straty do Realu, no nie jest to jakaś duża strata, ale ta liga się mocno spłaszczyła. Athletic Club de Bilbao na miejscu drugim, Atletico trzecie, Real Betis na miejscu czwartym, my na miejscu piątym. No nie jest to najlepszy wynik, moi drodzy. Jeśli chodzi o Ligę Mistrzów, jesteśmy na 29 miejscu, a kto jest pierwszy? Milan, ponownie Milan. I włoskie kluby, Napoli, Lombardia, czyli Inter, AS Roma tutaj naprawdę wiodą prym. No więc ten sezon chyba to już jest taki właśnie zmierzch i kariery Wojtka, i FC Barcelony, można by rzec. No bo nie wygląda to zbyt dobrze. La Liga Esports, FC Barcelona, przejdźmy sobie do składu. Broni już Marc-André Ter Stegen, czyli co się stało z Wojtkiem? Wojtek wypadł już ze składu. 79 oceny ogólnej. Komputer tutaj oczywiście decyduje. Ter Stegen wrócił z kontuzji i niestety Wojtek już nam na razie nie broni. Co mnie kurczę martwi, bo myślałem, że jeszcze uda mu się zakończyć sezon w Barcelonie w bramce. Ter Stegen bronił 5 razy, Szczęsny bronił tylko raz. Także spróbuję jeszcze coś ogarnąć, żeby może ten Szczęsny wrócił do bramki. Ale tak jak mówię, tutaj ja symuluję, komputer decyduje, kogo sobie tam stawia. Także widzimy się za chwilę w podsumowaniu kariery Wojtka i w ostatnim półroczu i podsumowaniu trzeciego sezonu w FC Barcelonie. Za nami sezon 2026-27, trzeci rok Wojtka Szczęsnego w klubie. No i tak, przechodzimy przede wszystkim do ligi i zaraz sobie zobaczymy, jak to wygląda. No tutaj już możemy rzucić okiem, że skończyliśmy na podium. Trzecie miejsce w La Liga wyprzedziły nas zespoły z Madrytu. No i to ze sporą przewagą. My jeden punktem wygrywamy z Athletic Club de Bilbao. W Supercoppa odpadamy znowu w... To już zresztą w sumie sprawdzaliśmy tak naprawdę. W Copa de España nie było nas, więc to też tak jakby nie ma co sprawdzać. Liga Mistrzów. Doszliśmy gdziekolwiek. W lidze 14 miejsce. Graliśmy playoffy pewnie. I odpadliśmy z klubem Bryż. O Boże. No to tutaj Barcelona zaliczyła bardzo, bardzo duży zjazd pod tym względem. Ale być może jeśli chodzi o formę zawodników, to już tak źle nie wyglądało. Marc-André Ter Stegen niestety bronił już wszystko, powrócił po kontuzji i wygryzł naszego
reprezentanta. Lewandowskiego już też niestety nie ma, bo zakończył karierę. Wojtek w Barcelonie w tym sezonie w lidze niestety nie zagrał. Czy w Champions League było mu dane zagrać? Tego nie wiemy, zaraz się dowiemy. 10 meczy, Marc-André ter Stegen bronił 9, czyli Wojtek zagrał tylko ten jeden mecz, czym pożegnał się z FC Barceloną. Wojtek Szczęsny kończy karierę po tym sezonie. A czy jego kariera była piękna i owocna? No w mojej ocenie tak. Czy rzeczywiście Wojtek pociągnie tą karierę dłużej niż tylko ten jeden sezon w Barcelonie? Tego nie wiemy, dowiemy się w przyszłym roku. Mam nadzieję, że jakby ten powrót Wojtka do gry i transfer do Barcelony da mu taki bodziec, że jeszcze te parę lat gdzieś tam sobie pobroni. W kadrze wiadomo, już raczej nie możemy na niego liczyć, ale może w karierze klubowej jednak jeszcze coś tam będzie chciał sobie uszczknąć dla siebie, jakieś tam emocji, trofeów i tak dalej. No i życzymy Wojtkowi wszystkiego dobrego. Mam nadzieję, że ten sezon będzie dla niego owocnym, z wieloma czystymi kątami i być może na koniec ze złotą rękawicą. Ja Wam za dzisiejszy materiał bardzo serdecznie dziękuję. Troszkę gardło nie domaga, ale starałem się dla Was też ten materiał stworzyć, także jeśli Wam się podobało, klasycznie łapka w górę i komentarz z propozycją jakichś nowych materiałów, czy też jakby z sugestiami odnośnie tego materiału. Także jeszcze raz bardzo dziękuję i trzymajcie się, na razie!